Dobrze. Co to jest? Chyba to zabiłeś. Spójrz w górę! Rany. O co chodziło? Nie nasza sprawa, chłopcze. Skup się. Chłopcze, tutaj. Co mówią? Coś o odwiecznej wojnie o światło. Nie rozumiem. Skoro obie strony go potrzebują, czemu się nie podzielą? Chciwość to bardzo częsta przyczyna wojny. Światła. To wojna, która dobiega końca. Ci w szatach przegrali. Uwaga! Nie jestem gotów! Atakują. Nic nie zrobiliśmy. Będzie ich więcej. Skąd to się w ogóle bierze? Prawie się stało. Tak! Mówiłeś coś? Nie. O, dobrze. Kolejna część szyfru. Próbuję coś ułożyć. Przynajmniej zbliżamy się do światła. Zaraz, czy to Sindri? W jaki sposób dotarłeś tu przed nami? Powiedziano nam, że światy łączy tylko jedna droga. Może i dla was to jest jedyna droga, ale krasnoludy mają swoje sposoby.
Odpowiedz na pytanie. Ta dziecięca ciekawość świata. Kiedy ma się tyle wiedzy co ja, niewiele spraw pozostaje zagadką. Wiem, gdzie można znaleźć egzotyczne surowce i jak je przekształcić w niewyobrażalne dzieła. Amator może pomyśleć, że to magia. Bo... niech ci będzie. Dzięki magii. Zadowolony? Sindri, czy zawsze byłeś taki... czysty? Chciałbym. Nie, byłem takim samym brudasem jak każdy inny krasnolud do czasu, aż wiedźma Vanów mnie naprostowała. Z pomocą magii odkryła, że na wszystkim wokół nas żyją setki tysięcy maleńkich stworzonek. Tak małych, że ich nie widać. Nie. Naprawdę? A gdy przenikną do organizmu, to chorujesz. Ale wiedźma zdradziła mi, że pewne drewno, dębina, może je odstraszać. Więc teraz wszystkie rękojeści robię z dębu. Wiesz, myślę o takich rzeczach. Okej, wracam do pracy. Czemu brok jest niebieski, a ty nie? Chłopcze. O, w porządku. To bardzo dobre pytanie. Widzisz, mój brat nie jest tak ostrożny jak ja. Powiem więcej, woli pracować z metalem. O, gołymi rękami. Bez rękawic. Mówi, że tylko tak słyszy jego głos. Dostatecznie długi kontakt ze srebrem zmienia kolor skóry. Na zawsze. Ale nie wspominam go młodym. Wiecie, jaki jest drażliwy. Ma to sens. Sindri, czemu po prostu nie pogodzisz się z bratem? Ja? Pytasz czemu? Już mówię, bo to uparty bałwan niezdolny do zmiany. Bo wygaduje okropne rzeczy na mój temat tylko dlatego, że nie jest pewny swojej własnej pracy, która, nawiasem mówiąc, jest marnej jakości. Bo obwinia mnie za sprawy, które nie stały się z mojej winy. Na przykład? Wybacz mi na chwilę. Muszę się uspokoić. O, co was sprowadza, przyjaciele?
co ja miałem wam jeszcze... powiedzieć. Spójrz, tam jest zaplątana łódka. Łódka wolna! Co mówiłeś? Nic nie mówiłem. Naprawdę? Dobrze. Czy twoja matka wspominała o tym świecie? Niewiele. Mówiła tylko, że elfy żyją w izolacji, bo ciągle walczą o światło. Co mogę dla was zrobić? Dobra.
Zajrzyj przy okazji, czy coś. Cześć! Diabła to nosiłeś. Dobrze, dobrze. Wiesz co, pamiętaj o oddychaniu. A, no i od razu lżej na sercu. Co chodziło? Czuję, że mam dzisiaj wenę. Sekret każdej sztuki kryje się w szczegółach. Przesadnie. Pamiętajcie o myciu rąk. Chłopcze, nic nie mówiłem. Dziwne, mógłbym przysiąc, że coś... Co się dzieje? Głosy! Nie słyszysz? Nic nie słyszę. Już cichną.
Słyszałem krzyki. Wiele głosów. Wściekły. Naprawdę ich nie słyszałeś? Nie. Czułem... zło. Może z nimi porozmawiamy? Nie. A jak trzeba im pomóc? Nie wchodzą nam w drogę, więc nas nie obchodzą. Ale nie może... obchodzą nas. Na to. To musi być ta świątynia. O, w Alfheimie też mają misy z piaskiem. Co jest napisane? Beze mnie lub pode mną licz się ze śmiercią bystrą. Lecz wewnątrz ciebie jestem życiodajną iskrą. Ale nie widzę tu żadnych run. Musimy je znaleźć. Wracamy do łodzi. Szkoda, że elfy żyją w niezgodzie. Alfheim to przepiękne miejsce, ale wojna wszystko psuje. Patrzysz na to oczami dziecka. Na wojnie żołnierz widzi piękno w rozlewie krwi wroga. Reszta traci sens. Czasem nawet bezpowrotnie. Ty sporo o tym wiesz, prawda? Wojny toczy się w dwóch celach. Przetrwania lub zysku. Bitwę może wygrać lepsza armia, ale wojnę wygrywa ten, kto jest gotów poświęcić wszystko dla zwycięstwa. Niebieskie drzwi! To musi być wejście! Chodźmy! Ostrożnie, chłopcze. Co oni robią? Most zniknął. Zakryli kryształ tym czymś. Czemu? Aby zatrzymać posiłki. Unanaru! Przygotuj się, chłopcze! Unanaru! Uważaj!
Może naprawimy most tam z dołu? Stało, tak sądzę. Anna! Góra! Góra! Dalej! Ostrożnie! Anna, iść! Nie miejsce dla nas. Chwila. Łączone razem przypominają runę. Ale to bez sensu. Chodź, wróćmy do misy z piaskiem. Sindri nazwał mamę wojowniczką. Walczyła na wojnie? W pewnym sensie. Jej ród został zdziesiątkowany przez rywali. Przeżyła ona jedna. Wystarczy. Rozmawiamy. Ojcze! Kolumny i pierścień tworzą elficką runę. Narysuj ją. Chłopcze! To znowu głosy. Ale inne, mniej gniewne, prosiły o pomoc. Jesteśmy tu po światło. Nie obchodzi mnie, czym są i czego chcą. Ciebie nic nie obchodzi. Masz coś do powiedzenia? Nie. Co się dzieje? Rony, zobacz! Tak. Głosy, które słyszałem, ciężko było je rozróżnić, ale wydaje mi się, że w tle słyszałem mamę. To niemożliwe. Wiem, co słyszałem. Atreusie, dosyć. Ten wygląda inaczej. Spójrz na te rogi. Staj za mną. To nie brzmi dobrze.
Nie podchodź do klatek. Co? Mam nadzieję, że było warto. Ojcze, spójrz na to.
Wybacz, jeszcze chwila! Prowadzi nas do świątyni? Przekonamy się.
Myliłeś się wtedy. Tak. Znam głos mamy lepiej niż ktokolwiek. To była ona. Ona odeszła, chłopcze. Koniec tematu. Dobrze. Nie ma przejścia. Szkoda, że cięciwa wiedźmy już nie działa.
Jesteś pewien, że wiedźmie nic nie jest? Mam nadzieję, że nie zginęła. Wiedziała, co robi. No tak. Jest tego więcej. Jeśli zepniemy dość, most nad nami powinien się pojawić. Jasne. Spodziewaj się kłopotów. Jasne. Nieźle, ale może być lepiej. No, oto jest. Zachowaj czujność, chłopcze.